Obsesja doskonałości, zostań legendą sportu, czyta Dawid Piątkowski. Jako nowoczesny wojownik, będziesz musiał zmierzyć się z samym sobą, zwyciężyć wewnętrzną wojnę nad ego, bólem, wątpliwościami i strachem. Pokonując siebie samego, zrozumiesz, że byłeś jedynym ograniczeniem na drodze do prawdy. To kim jesteś, jakie masz umiejętności, jak trenujesz. I co osiągniesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Prawdziwy wojownik zawsze walczy do ostatniej kropli krwi. Spartańskie treningi są sprawdzianem dla siły woli. Tam, gdzie inni widzą przeciwności, on widzi wyzwanie. Samokontrola i samodoskonalenie należą do jego cnót. Odkryj tajniki i sekrety mocy umysłu, które są kluczem do efektywnego treningu i sukcesu w sporcie przyszłości. Potężne wewnętrzne przemiany sportowców rangi światowej były inspiracją do powstania tej książki. Dedykowana ona jest profesjonalnym zawodnikom, ich rodzicom i trenerom. Moim celem jest, abyś uwolnił swój ukryty potencjał, byś osiągnął spektakularny sukces. Moim marzeniem jest obraz przebudzonych sportowców. Kocham ten moment, kiedy niemożliwe staje się możliwe, gdy niska samoocena przeradza się w potężną pewność siebie, gdy brak wiary zostaje zastąpiony niezachwianą wiarą, gdy przeciętność przekształca się w wybitność, gdy świadomie i z premedytacją marzenia zmieniają się w rzeczywistość. Wierzę, że ta książka zmieni Ciebie, a następnie oblicze sportu na całym świecie. Przedmowa, geneza. Co zrobić z błędem? Rozpoznać, przyznać się, uczyć się od niego, zapomnieć. Dean Smith. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się w 1994 roku. Początek mojej kariery wyglądał podobnie jak u większości sportowców. Moja starsza siostra grała w tenisa i zaproponowała, żeby mnie również zapisać, bo to całkiem fajna forma aktywności. I tak przez przypadek. Rozpoczęła się moja przygoda ze sportem. Przez pierwsze kilka lat sporadycznie grałem, bo tylko dwa, trzy razy w tygodniu przez godzinę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że będę w przyszłości wyczynowym zawodnikiem. Było tak do momentu, kiedy mój pierwszy trener powiedział mojemu ojcu, że mam talent i warto by spróbować sił w lokalnym turnieju. I tak w prosty sposób mój ojciec złapał bakcyla do tenisa, a ja razem z nim. W swoim dorobku mam ponad 20 medali narodowych mistrzostw we wszystkich kategoriach wiekowych. Stawałem ponad 150 razy na podium w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wyczynowo przestałem trenować w wieku 19 lat z powodów finansowych i rodzinnych. W późniejszym czasie zdobyłem jeszcze kilka medali i brałem udział w turniejach, ale traktowałem tenis jak hobby. Po zakończonej karierze zrobiłem rachunek sumienia. Szukałem przyczyn, dlaczego nie osiągnąłem więcej i nie podbiłem całego świata. Błędów, jakie popełniłem, były całe mnóstwo. Nigdy nie pracowałem ciężko, nie dawałem z siebie wszystkiego. Przyczyną mojej niskiej efektywności na treningach tenisowych był kompletny brak celu, wizji czy marzenia, za które mógłbym oddać życie. Pamiętam, jak przychodziłem na treningi, trochę pograłem i wracałem do domu, bez mocno bijącego serca, bez walki, bez dążenia do doskonałości, jakbym chodził do sklepu po bułki. Mimo, że kochałem sport, trenowałem całkowicie monotonnie. W wieku 16 lat poznałem mojego mentora, świętej pamięci, doktora Jerzego Wielkoszyjskiego. To on przekazał mi, czym jest samodoskonalenie i profesjonalizm. Otworzył mi oczy na świat, którego wcześniej nie dostrzegałem. Na wspólnych spotkaniach w jego domu tłumaczył mi, na czym polega trening fizyczny i rehabilitacja sportowców, jak analizować materiały wideo, by doskonalić technikę oraz opowiadał o swoim życiu. Mówił, jakie sam błędy popełniał i czego go nauczyły. Podczas kilkugodzinnego spotkania nauczyłem się więcej o treningu i życiu niż przez całe życie. Oświecił mnie, że istnieje coś takiego jak doskonalenie. Wydawać się to może banalne, ale takie nie jest. Poprzez dobrze postawione pytania można nie tylko znaleźć sposób na udoskonalenie techniki czy sprawności. Pytania to potężne narzędzie, jeżeli jest poparte determinacją i silną wolą uzyskania odpowiedzi. Niestety poznałem doktora kilka lat za późno, żebym sam mógł nauczyć się grać na najwyższym poziomie. Gdy byłem jeszcze sportowcem, Doktor kilkukrotnie prosił o spotkania rodziców i zawodników, gdzie tłumaczył i opowiadał, na czym polega sport, trening i jak wspólnie możemy osiągnąć sukces. Wykłady te trwały zwykle około dwóch godzin, na których dzielił się z nami swoim doświadczeniem. Miałem wtedy 17 lat. Po jednym z takich wykładów poprosił moją mamę Alinę na rozmowę na osobności i powiedział: Pani syn w przyszłości będzie dobrym trenerem Madar. Proszę mu to przekazać ode mnie, gdy uzna pani, że będzie gotowy. Mama dotrzymała obietnicy. W wieku 20 lat zacząłem oficjalnie pracować jako trener. Co jakiś czas odwiedzałem mojego mentora, aby porozmawiać u niego w domu. Mijały lata. Pewnego dnia otrzymałem telefon, że doktor, mój mentor, zmarł w wieku 80 lat. Na pogrzebie, który był oczywiście bardzo smutnym wydarzeniem, ja pierwszy raz w życiu płakałem ze szczęścia. Wiedziałem, że doktor pozostawił cząstkę siebie we mnie. W postaci wiedzy, wartości i umiejętności samodoskonalenia. Dużo rozmyślałem tamtego dnia, wspominając wszystkie pozytywne i wartościowe rzeczy, jakie wniósł doktor do mojego życia. Zdecydowałem tego dnia, że chcę zostać trenerem, by postawić sport na pierwszym miejscu w moim życiu. Chciałem kontynuować pogłębianie wiedzy i rozwijanie wartości wyniesionych od mojego mentora. Wieczorem wróciłem do rodziców na kolację. Wspominaliśmy wszystkie dobre rzeczy, jakie doktor wniósł do naszego życia. Powiedziałem rodzicom, że chcę zostać trenerem i że inaczej nie wyobrażam sobie mojej przyszłości. Wtedy moja mama zacytowała słowa doktora. Zrobiło mi się bardzo ciepło i miło na sercu, ale jednocześnie jego słowa dały mi potężną motywację, by go nie zawieść. Odkąd poznałem mojego mentora, zaczęło interesować mnie, jak działa ludzki umysł. Moją drugą pasją stał się rozwój osobisty. Gdy zakończyłem karierę tenisową, Rozpocząłem podróż w głąb własnego umysłu. Potrafiłem po kilkanaście godzin dziennie, całymi miesiącami, nieprzerwanie pochłaniać wiedzę. Uzależniłem się od samodoskonalenia i samokontroli. Doskonalając się od ponad 10 lat, udało mi się w pełni zapanować nad własnymi emocjami. Od kilku lat nie było dnia, żebym miał negatywne myśli czy czuł się źle. Nie wiem, co to brak motywacji czy zniechęcenie. Nie ma dnia, którego bym nie poświęcił na realizowanie moich marzeń. Aktualnie pomagam sportowcom odkryć ich ukryty potencjał. Prawie 20 lat w sporcie wyczynowym, poparte moim dziesięcioletnim ulepszaniem rozwoju osobistego, pozwala mi z łatwością nie tylko rozwiązać problemy zawodników, ale przede wszystkim napawam ich wiarą, pewnością siebie oraz determinacją, by osiągnęli coś wielkiego. Po zaledwie dwóch godzinach spotkania zawodnicy dokonują rzeczy teoretycznie niemożliwych. Rozpalam ogień w ich sercach, karmię ich umysły wiedzą i doświadczeniem. Przyjmują kontrolę nad własnymi emocjami, zaczynają samodzielnie tworzyć swoją przyszłość. Stają się świadomi, że wszystko zależy od nich. Teraz dzielę się moimi sekretami z Tobą. Czytaj, analizuj i wyciągaj wnioski, pełny wewnętrznego pragnienia osobistej doskonałości. Nieświadomy wojownik. Ocena własna wojownika. Co robisz dzisiaj, aby stać się mistrzem? Drayton McLean. Wielu zawodnikom wydaje się, że ciężko, dużo i mądrze trenują. Każdy ma jakieś cele, do których niby dąży, niby daje z siebie wszystko na każdym treningu. No, może nie każdym. Generalnie rzecz biorąc, wydaje się wielu sportowcom, że robią wszystko prawidłowo. Zawodnicy, rodzice i trenerzy nie wiedzą, że popełniają błędy. Które wiodą ich ku przeciętności, a nie mistrzostwu sportowemu. Za każdym razem, gdy przychodzi do mnie zawodnik, zaczynam rozmowę od prostego pytania: Dlaczego tu przyszedłeś? Niezależnie, czy są to olimpijczycy, zawodnicy światowego formatu, czy startujący tylko w krajowych rozgrywkach, odpowiedzi zawsze są podobne. Zawodnicy mają problemy z motywacją, pewnością siebie, ze stresem, z koncentracją i tym podobne. Rzadkością są zawodnicy, którzy przychodzą tylko z wolą samodoskonalenia. Bez żadnych problemów. Pytam wtedy, dlaczego chcesz to zmienić? Po co chcesz być na przykład pewny siebie? W tym momencie zawsze jest moment zastanowienia u zawodników. Zaczynają odpowiadać o sytuacjach, w którym doskwiera im dany problem. Pytam ponownie. Ale dlaczego chcesz to zmienić? Czy nie jest to po to, by zrealizować marzenia? Chcesz być najlepszy na świecie? Wtedy pojawia się przeważnie ironiczny uśmiech. Od razu wiem, że zawodnik nie wierzy w siebie i nie ma żadnego ambitnego celu. Zadaje kolejne pytanie. Co chciałbyś osiągnąć? Co jest Twoim celem? Zastanów się dobrze, co jest Twoim marzeniem, bo zaraz ci wyjaśnię, dlaczego go jeszcze nie zrealizowałeś. Następnie nauczę cię, jak je zrealizować. Po uruchomieniu wyobraźni, odpowiedzi są ekstremalnie ambitne, typu złoto na Igrzyskach Olimpijskich, grani w niemieckiej Bundeslidze, czy miejsce w pierwszej dziesiątce światowego rankingu w tenisie. Wszystko mówione oczywiście z delikatnym uśmieszkiem, mówiącym. Ale to przecież i tak niemożliwe. Wtedy dopiero zaczynam przechodzić do konkretów. Przytoczę rozmowę, która notorycznie odbywa się w przypadku niemal każdej dyscypliny sportowej. Tą rozmowę akurat przeprowadziłem z piłkarzem trenującym piłkę nożną, który grał w juniorach w reprezentacji kraju. Wszyscy zawodnicy myślą, że trenują tyle, ile powinni. Ani nie za dużo, ani nie za mało. Pytam zawodnika: Ile trenujesz dziennie, by zrealizować swoje marzenie? Odpowiedzi są bardzo podobne, ponieważ oscylują w granicach 2 do 4 godzin dziennie. Reprezentant kraju odpowiada mi, że trenuje 2 godziny dziennie w sezonie. Czy uważasz, że trenując 2 godziny dziennie, jesteś w stanie grać w Bayernie Monachium? Odpowiada: No nie. Pytam: To co ci po nauce opanowania emocji, skoro trenując po 2 godziny dziennie, i tak nie osiągniesz swojego celu? W tym momencie zaczyna docierać do zawodnika, że główny problem leży zupełnie gdzie indziej niż przypuszczał. Zaczynam drążyć dalej. A teraz powiedz mi, ile czasu masz piłkę przy nodze na treningu? Tylko nie licz chwil, gdzie podałeś koledze piłkę i czekasz na podanie zwrotne. Ile czasu masz piłkę przy nodze przez te dwie godziny? Po chwili zastanowienia, odpowiada, że od 3 do 10 minut. Czasami mi się zdarzy trening, że 15 minut. Ale to rzadkość. Nagle widzę błysk w oku. Dociera do zawodnika, że prawie w ogóle nie ma kontaktu z piłką w ciągu całego dnia. Bo co to jest 15 minut przy wolnych 16 godzinach na dobę, zakładając, że śpi się 8 godzin. Wtedy przechodzę do przedstawienia, jak wygląda trening u profesjonalistów. Opowiadam o pracowitości najlepszych piłkarzy, determinacji, ilości godzin spędzonych w siłowni, na murawie oraz jak miałem przyjemność trenować u boku Kuby Błaszczykowskiego oraz wielu innych gwiazd europejskiej piłki nożnej, pod okiem mojego mentora, doktora Wielkoszyńskiego. Po chwili staje się jasne, że mój rozmówca całe życie trenował za mało. Nie miał żadnego celu, do którego by dążył z pełną determinacją i który by mu zwiększał motywację, a on myślał, że wszystko robi prawidłowo. Ale wcale tak nie było. Najlepsi sportowcy podporządkowują swoje życie sportowi. Dwie godziny rano ćwiczeń na siłowni, 3-4 godzin treningów piłkarskich, jedna godzina w salonie odnowy biologicznej oraz dwie godziny treningu mentalnego, co daje razem około 7-8 godzin dziennie poświęconych na trening i doskonalenie. Po uświadomieniu delikwentowi, że musi przede wszystkim zacząć więcej trenować, przechodzę do aspektu motywacyjnego. Czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny masz talent, trenując tak mało byłeś w reprezentacji? Teraz wyobraź sobie, jak będziesz grał, gdy zaczniesz trenować więcej, ciężej i mądrzej. 7-8 godzin dziennie trenują tylko najlepsi zawodnicy w najlepszych klubach. Zdecydowana większość zawodników spędza na treningach od 1,5 do 4 godzin dziennie. Nie masz żadnej konkurencji. Zawsze w tym momencie pojawia się błysk wokół zawodnika. Zaczyna rozumieć, że poświęcając się, może zrealizować swoje marzenie, na przykład o graniu w Bundeslidze. Ale jak można w to nie uwierzyć, skoro 95% piłkarzy na całym świecie trenuje po dwie godziny dziennie, myśląc, że staną się lepszymi, kompletna nieświadomość, której winni są trenerzy. Podobnie sytuacja wygląda w wielu innych dyscyplinach. Podczas sesji z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych największym problemem nie był brak pewności siebie, stres przedmeczowy czy problemy w domu, tylko kompletna nieświadomość kilku prostych faktów, i braku odpowiedzi na podstawowe pytania. Dlaczego uprawiasz sport? Co jest Twoim celem? Czy robisz wszystko, żeby go osiągnąć? Czy wiesz, że należy trenować od 4 do 10 godzin dziennie, żeby konkurować z najlepszymi na świecie? Chyba nie myślisz, że trenując 2 godziny dziennie, będziesz mistrzem w czymkolwiek. Działam na przyczynach, a nie skutkach problemów, w postaci braku pewności siebie lub niestabilnej motywacji. Przyczyną zdecydowanej większości problemów wewnętrznych u zawodników jest brak celu, wizji czy marzenia, za który warto by poświęcić swoje życie i czas. Jak macie się chcieć poświęcać codziennie, skoro nie walczysz o marzenia? Na co ci pewność siebie, jak w głębi serca nie chcesz być najlepszy na świecie? Po co walczyć z samym sobą i przeciwnościami, skoro nie robisz tego dla wyższego celu? Wielu zawodników popada w monotonię umysłowo treningową. Stają rano. Coś tam porobią, idą na trening, coś tam porobią i idą spać. I co jakiś czas pojadą na zawody. Raz pójdzie lepiej, a raz gorzej. Bez serca, bez wizji, bez marzeń. Zastanów się, czy jak poświęcisz dziennie dodatkowo dwie godziny na eliminację swoich największych mankamentów, to będziesz lepszy czy nie? Teraz odezwą się eksperci od przetrenowania i odpoczynku. No tak, ale nie można się przepracować. Uciekajcie jak najdalej od ludzi. Którzy sugerują wam, że za dużo pracujecie. Nie wdawajcie się w dyskusje i róbcie swoje. Większość zawodników przeżywa normalne życie i gdzieś przy okazji uprawia sport. Teraz wielu osobom nasunie się myśl, ale to musi być straszne. Tyle wyrzeczeń ciężkiej pracy. Strasznie ciężka praca. Musisz dbać o swoje zdrowie, ciało i umysł. Musisz chodzić do spa na odnowę biologiczną, na siłownię, by wzmocnić swoje ciało i czytać mądre książki. By posiąść więcej wiedzy na temat diety, treningu, rozwoju emocjonalnego, osobistego i duchowego, stale się doskonalić, mając na celu zrealizowanie marzeń. Czy można lepiej przeżyć życie, niż starać się zrealizować marzenia, doskonaląc siebie? Jednym z najlepszych przykładów, że ciężka praca daje wyniki, jest Kobe Bryant. Uznawany jest przez wielu za jednego z najlepszych zawodników Ligi NBA w historii tego sportu obok takich gwiazd jak Michael Jordan, Shaquille O'Neal czy LeBron James. W świecie koszykówki krążą legendy o jego niebywałej pracowitości. Ponoć w szkole wyższej przyszedł na trening o 5 nad ranem i skończył go o 7 wieczorem. Przytoczę pewną historię o Kobe Bryantzie i jego etyce pracy, którą podzielił się jeden z trenerów współpracujący z LA Lakers. W trakcie przygotowań do Olimpiady w Londynie w lipcu 2012 roku Drużyna USA brała udział w meczach pokazowych. Jeden z trenerów zaproponował kobiemu pomoc, gdyby chciał zrobić jakiś dodatkowy trening. O godzinie 4:15 nad ranem dzwoni Koop do trenera z pytaniem: Czy mógłby mu pomóc w treningu? Mimo ogromnego zaskoczenia porą, o jakiej dzwonił Koop, odparł, że oczywiście mu pomoże. Po jakichś 20 minutach był już na sali, gdzie zobaczył kobiego. Koop był już cały zlany potem. Widać było, że nie jest na sali od 15 minut, tylko znacznie dłużej. Do godziny 6 potrenowali trochę na sali, po czym poszli na siłownię, gdzie trenowali prawie godzinę. Po dwóch treningach, około godziny 7 rano, trener wrócił do hotelu, żeby się jeszcze chwilę przespać przed pierwszym treningiem drużyny, który rozpoczynał się o 11. Po trzygodzinnej drzemce i śniadaniu, trener pojawił się punktualnie na treningu. Zawodnicy wraz z trenerem rozmawiali, a w oddali kołb rzucał sobie samotnie do kosza. Podszedł do niego, by porozmawiać o porannym treningu. Odwaliłeś kawał dobrej roboty dziś rano. Hm? No wiesz, ten trening dobra robota. A, tak, dzięki. Doceniam to. Kiedy skończyłeś? Co skończyłem? No rzucać, o której wyszedłeś z sali? Właśnie kończę. Chciałem trafić ponad 800 rzutów, więc zaraz kończę. Trener za zanim mówił z wrażenia. Zrozumiał, że każda historia o nieprawdopodobnej pracowitości kobiego jest prawdziwa i dlatego właśnie jest jednym z najlepszych w historii zawodników w NBA. Legendy o wielogodzinnych treningach krążą o wielu zawodnikach, takich jak Mohamed Ali, Tiger Woods, Rafa Nadal, David Beckham, Michael Phelps, Michael Schumacher, Michael Jordan czy Bruce Lee. Każdy wybitny zawodnik był bardzo pracowity. Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej, wierzcie mi na słowo, że ostatnią rzeczą, o jakiej myśleli ci wielcy sportowcy, to przetrenowanie. Ocena własna. Trening mentalny rozpoczniemy od oceny własnej. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego jesteś w tym miejscu, a nie innym. Ważne jest uświadomienie sobie przyczyn, przez które nie osiągnąłeś do tej pory swoich celów. Prawie każdy zawodnik jest świadomy, że posiada pewne niedoskonałości. Jednak rzadkością jest szczegółowy i skrupulatny rachunek sumienia na każdej płaszczyźnie. Oceń siebie w skali od 1 do 10. Pamiętaj, że 10 to najlepsi zawodnicy w danej dyscyplinie. Porównaj siebie do najlepszych na świecie. Jaki jesteś efektywny w życiu prywatnym? Osiągnięte cele, marzenia. Jesteś szczęśliwy każdego dnia? Panujesz nad negatywnymi emocjami? Masz pozytywne relacje z otaczającymi ciebie ludźmi? Ogólne zadowolenie ze swojego życia. Życie prywatne ma bezpośredni wpływ na Twoje emocje, nastrój i chęci do działania. W zależności, czy masz różnego rodzaju problemy, lub jesteś szczęśliwy, będzie to oddziaływać na jakość treningu i wyniki na zawodach. Zawodnik, który ma masę problemów, nigdy nie utrzyma koncentracji, wysokiego poziomu motywacji, pewności siebie i nie będzie tak ciężko pracował, jak zawodnik, który nie ma żadnych problemów i jest szczęśliwy na co dzień. Współpracowałem z wieloma zawodnikami rangi światowej, jak i ogólnopolskiej. Trenując danego zawodnika przez dłuższy czas, nie trudno na pierwszy rzut oka dostrzec, czy wszystko jest w porządku. A mimo to, przed każdym treningiem mam zwyczaj pytać zawodnika, jak się czuje. Z doświadczenia wiem, że nastrój, w jakim aktualnie się znajduję, wpływa bezpośrednio na jakość treningu. Opuszczona głowa, wolniejsze ruchy, rozkojarzenie są tego przykładem. Nie wolno takiej postawy bagatelizować. Motywującą rozmową napędzam zawodników do ciężkich treningów. Mimo, że nie zawsze jest to proste, to i tak jestem nieustępliwy. Wymówek każdy zawodnik znaleźć sobie może całe mnóstwo, i przeciętni zawodnicy pozwalają sobie na to, przerywając trening lub nie starając się na 100%. Z zawodnikami, którzy mają jasno postawiony cel, do którego dążą, jeszcze mi się nie przydarzyło, żeby skrócić trening, nie mówiąc nawet o odwołaniu, co jest niedopuszczalne. Jeżeli raz zawodnik sobie na to pozwoli, może się przyzwyczaić do takiego zachowania, a wtedy to już nie będzie wina zawodnika, ale i również trenera który na to przystał, nie motywując go odpowiednio. Tak kształtują się nawyki zawodnika i trenera. Dla jednych takie podejście może wydawać się nieludzkie. Ja natomiast uważam to za profesjonalizm. Oceń się w skali od 1 do 10, porównując się do najlepszych. Ile dajesz z siebie na treningu? Lubisz ciężkie treningi? Panujesz nad emocjami? Jesteś stale zmotywowany? Od Twojego podejścia do treningu będzie zależało, czy dasz sobie radę w najtrudniejszych momentach. Jeżeli nie jesteś napędzany chęcią osiągnięcia ważnego celu, to nigdy nie dasz z siebie tyle na treningu, co zawodnik, który jest napędzany wolą zapisania się w historii jako najwybitniejszy. Jako były wyczynowy sportowiec, nie miałem przyjemności poznać wielu zawodników którzy trenowali na 100% swoich możliwości na każdym treningu przez cały sezon. Mimo, że jestem ponad 20-krotnym medalistą Mistrzostw Polski w tenisie, sam nigdy nie trenowałem na maksimum swoich możliwości. Wręcz przeciwnie, moje treningi tenisowe za modu wyglądały żałośnie, jak patrzę z perspektywy czasu. Za każdym razem, gdy byłem zmęczony, reagowałem jak mięczak, użalając się nad sobą. Na treningi chodziłem jak na spacer. Nie dążyłem każdego dnia... Żeby doskonalić swoje umiejętności, by zrealizować swoje marzenia Moje podejście do sportu opanowała monotonia Przypominająca uczęszczanie do szkoły Zrobić co trzeba zrobić i powrót do domu Żeby pograć w gry na komputerze Nie było w moim podejściu grama woli, pasji, celu czy marzenia Za które mógłbym oddać życie Nie byłem świadomy o co walczę Nie wierzyłem, że mogę osiągnąć coś więcej Nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji Oceń swoje podejście do zawodów w skali od 1 do 10, zaangażowanie, wiara w zwycięstwo. Pewność siebie. Myślisz zawsze pozytywnie. Jak oceniasz swoją waleczność. W zależności jakie cechy charakteru ukształtowały ci się na drodze profesjonalnego zawodnika, tak w trudnych chwilach utrzymasz pewność siebie, i wiarę w zwycięstwo lub poddasz się negatywnym myślom, które prowadzą często do paraliżujących emocji. Chwila niepewności może skończyć się drobnym błędem, który często uniemożliwia odnieść zwycięstwo. Jako zawodnik wygrałem dziesiątki meczów tylko i wyłącznie dzięki mojej osobowości. Wiele razy nie zasługiwałem, żeby wygrać mecz, patrząc z pozycji umiejętności czy formy danego dnia, ale byłem tak pewny siebie, że nie dopuszczałem do siebie możliwości przegrania. Dzięki temu podejściu wygrałem dużo z pozorów przegranych pojedynków. Niestety pewność siebie to nie wszystko. Moje humory były zmienne jak chorągiewka na wietrze. Jednego dnia chciało mi się walczyć, innego niskie ciśnienie mi przeszkadzało. Każdy powód był dobry, żeby zwalić winę za moje zachowanie i negatywne emocje na zewnętrzne okoliczności. Nikt mnie nie uświadomił, że można się kontrolować. Nikt w moim otoczeniu się nie kontrolował, dlatego sam sobie pozwalałem na brak kontroli. Doskonale pamiętam spotkanie, które rozegrałem na międzynarodowym turnieju Europe Tennis Association w Tel Awiwie. Wyszedłem na kort, by rozegrać mecz przeciwko lokalnemu zawodnikowi. Nigdy nie zapomnę tego widoku, jak wchodził na kort. Niski, trochę przygarbiony, z aparatem ortodontycznym na zębach, uczesany co najmniej niemodnie, z jedną rakietą pod pachą, reklamówką z lokalnego marketu i termosem. Sam miałem ze sobą pięć rakiet i ogromną torbę z odżywkami, ubraniem na przebranie, kilka ręczników, wodę, owiki, kompletny zestaw tenisisty. Rozpoczęła się rozgrzewka. Grałem z uśmiechem na twarzy i ledwo powstrzymywałem śmiech. Pod koniec rozgrzewki podbiegł mój przyjaciel i zapytał: Jak gra ten zawodnik? Odpowiedziałem Kaszka z mleczkiem maks 30 minut. Po niecałych 20 minutach znów podszedł mój przyjaciel i pyta się, ile jest. Przegrywam 06. Mój przyjaciel wybuchnął śmiechem. O mało się nie popłakał ze śmiechu. Pobiegł po resztę zawodników, żeby mi kibicować. Wszyscy mieli dobry ubaw po moim tekście kaszka z mleczkiem. Po ponad 3 godzinnej walce w 35 stopniowym upale wygrałem 7-6 w trzecim secie. Nie dlatego, że byłem lepszy. Bo tego dnia nie byłem. Po prostu moja młodzieńcza duma nie dopuszczała do siebie innej możliwości niż wygrana. Bywały również mecze, które przegrywałem, zanim wyszedłem na kort. Czułem to w trzewiach, że będzie ciężko. Wychodziłem wtedy na kort z nastawieniem, muszę powalczyć. Dopadł mnie stres, czasem do tego stopnia, że czułem nogi, jakby były zwate. Po meczu okazywało się często. Że zawodnik był spokojnie do pokonania, że mogłem wygrać ten mecz. To przez niekontrolowanie emocji i negatywne myśli przegrałem wiele spotkań, które były do wygrania. Oceń swoją sprawność motoryczną w skali od 1 do 10: szybkość, wytrzymałość, siła, gibkość. Koordynacja. Wymagania dotyczące sprawności fizycznej w dzisiejszych czasach są na niebywale wysokim poziomie. Mimo to, tylko mały odsetek profesjonalnych zawodników przykłada do tego dużą wagę od najmłodszych lat. Im wyższy poziom, tym większe znaczenie będzie miała Twoja sprawność. Dopóki umiejętności techniczne nie są na najwyższym poziomie, dopóty sprawność nie będzie miała większego znaczenia. Ale w przypadku, gdy techniczny i mentalne będziesz miał na podobnym poziomie co twój rywal, wtedy sprawność będzie grała pierwsze skrzypce. Jako zawodnik, miałem różne rodzaje zachowań w treningu sprawnościowym. Był czas, że trenowałem ciężko, ale niezbyt mądrze. Treningi skupiały się na rozwijaniu wytrzymałości. Brakowało szybkości, techniki poruszania się i siły. Gdy trafiłem do lepszych trenerów, brakowało mi zaangażowania, serca, i pragnienia, by stawać się sprawniejszym każdego dnia. Gdy odczuwałem ból, uciekałem od kolejnych powtórzeń. Nie wiedziałem, że tylko wychodząc ze strefy komfortu mogę szybko i efektywnie rozwijać swoją sprawność. Nawyki, którymi przesiąknąłem za młodu, zawładnęły mną. Nie rozumiałem, że pokonując ból, stanę się sprawniejszy. Oceń swoje umiejętności, porównując się do najlepszych na świecie. Technika poruszania się w obronie, ataku i tym podobne. Technika uderzeń, siła, precyzja, taktyka. Każda dyscyplina jest inna, dlatego nie ma możliwości rozpisania jednej tabelki dla wszystkich. Najlepiej, gdybyś razem z trenerem rozpisał na czynniki pierwsze każde uderzenie, strzał, zwód, czy serwis i tym podobne. Dla przykładu forehand w tenisie ziemnym. Z miejsca, z dobiegu w bok, w przód. Odwrotny forehand po linii, po krosie. Piłki z niskim kozłem, średnim, wysokim. Z miejsca, z dobiegu. Siła, rotacja, precyzja, regularność uderzenia i tym podobne i tak dalej. Moje treningi wyglądały podobnie. Jak u większości zawodników różnych dyscyplin. Wychodząc na trening, gdy miałem dobry dzień, to słuchałem się trenera, a gdy miałem gorszy dzień, to mniej lub wcale nie słuchałem. Z dwóch godzin treningu grałem faktycznie godzinę. Odbijałem piłkę jak Frankenstein, bez serca i woli stania się coraz lepszym, nie wspominając o dążeniu do doskonałości. Dopiero gdy zacząłem współpracować z moim mentorem, odkryłem możliwości, jakie niesie samo doskonalenie. Zacząłem się nagrywać i obsesyjnie porównywać do najlepszych. Chciałem za wszelką cenę skopiować uderzenie najlepszych zawodników świata, zapominając o mojej indywidualności i efektywności wprowadzonych udoskonaleń, a nie efektowności. Popadłem z jednej skrajności w drugą, ucząc się za każdym razem na własnych błędach. Z perspektywy czasu wiem, że popełniłem setki błędów, bo nie było nikogo w moim otoczeniu. Kto mógłby mi podnieść moje umiejętności techniczne na wyższy poziom? Musiałem to zrobić sam. Jeżeli dałeś sobie niskie oceny, to nie powód do zaamywania się, tylko informacja, jaki ogromny potencjał drzemie w tobie. Dzięki tej wiedzy nie będziesz trenował po omacku. Każdy dzień powinien być tak przemyślany, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. Gdy już stworzysz obraz swoich umiejętności razem z trenerem, to będziesz wiedział dlaczego jesteś w tym miejscu, a nie innym. Mam na myśli pozycję w rankingu, czy w lidze, w której grasz. Ale z drugiej strony, teraz po raz pierwszy w życiu masz jasno przedstawione, co jest do poprawy. O to właśnie chodzi w sporcie, o ciągłe doskonalenie. Będzie to dużo prostsze, wiedząc, gdzie są większe, a gdzie mniejsze mankamenty. Brakuje ci chęci? Szukaj motywacji. Brak ci pewności siebie? W decydujących momentach trenuj swoją pewność. Nie jesteś najszybszy, zacznij trenować szybkość. Brakuje ci siły? Trenuj siłę. Masz możliwość udoskonalić technikę? Porównaj się do najlepszych i staraj się być lepszy od nich. To takie proste. Załóżmy, że suma Twojej sprawności to 30 punktów na 50 możliwych. Jeżeli wyjdziesz na następne treningi i poprawisz swoje wyniki, np. o 5 punktów, to nie jest tak, że tylko trochę się poprawiłeś. Poprawa w skali lokalnej może wydawać się mała, a dla laików nawet niezauważalna. Inaczej sytuacja wygląda, gdy porównujemy się w skali globalnej. Każdy dodatkowy punkt, poprawiona szybkość, siła i tym podobne, powoduje, że automatycznie stajesz się lepszy od setek, a nawet tysięcy zawodników na ziemi. W zależności od popularności danej dyscypliny sportowej, nawet minimalny progres powoduje, że stajesz się lepszy od licznego grona Twoich konkurentów do wygranej. Jeżeli będziesz ciężko trenował i Twoje oceny będą na średnim poziomie o 8-9 punktów, to poprawa w skali lokalnej będzie bardzo duża i dostrzegalna dla innych. Natomiast patrząc przez pryzmat całego świata, będzie to potężna i ogromna przemiana. Czy nie jest to dobry powód, by dawać z siebie wszystko na każdym treningu, wiedząc, że inni nie pracują tak ciężko jak ty? Najlepsi tego świata to rozumieją, dlatego trenują więcej, ciężej i mądrzej od całej reszty zawodników. Sztuką jest uwierzyć w siebie i zrozumieć, nie będąc jeszcze najlepszym, że doskonaląc się każdego dnia, w przyszłości będziesz w światowej czołówce. Każdy dodatkowy punkt w ocenie własnej przybliża cię do zrealizowania twoich marzeń.